Cześć moi drodzy, witam w kolejnym odcinku Fotomoto. Dzisiaj słów kilka na temat tego, jak fotografować gwiazdy nocą. Zapraszam. Witajcie, no więc tak jak powiedziałem, dzisiaj słów kilka na temat tego, jak fotografować gwiazdy nocą, jak robić astrofotografię. Jeśli chodzi o sprzęt, słuchajcie, standardowo potrzebujecie statyw, potrzebujecie aparat, potrzebujecie wężyk spustowy lub wyzwalanie migawki z opóźnieniem w aparacie. I co w przypadku nocnej fotografii jest bardzo istotne, potrzebujecie jasny, szerokokątny obiektyw. Szerokokątne, czyli no dla pełnej klatki, nie wiem, 16-35 będzie dobrym obiektywem, ja mówię tutaj o Canonie. Natomiast generalnie obiektywy ogniskowe i zaczynające się gdzieś w przedziale od 11 do 16, 17, 20 mm to będą dobre obiektywy. W przypadku matrycy APS-C, no tutaj 10-11 mm na szerokim brzegu byłoby z pewnością dobrym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o światło, no to im jaśniej, tym lepiej, tak? Więc takie 2,8 to jest, powiedziałbym, minimum, które warto mieć. Natomiast im to światło lepsze, im obiektyw szybszy, tym lepiej. Czyli obiektywy ze światłem 2,2, 2,1,8, 1,4 będą z pewnością dobrymi obiektywami, dobrymi wyborami do astrofotografii, do fotografii gwiazd. Rzecz kolejna, jeśli chodzi o ustawienie aparatu. Przede wszystkim fotografujemy w trybie manualnym i również ostrzymy w trybie manualnym. Jak wyostrzyć w nocy? To jest bardzo często problem, który macie. Metod jest kilka. Jeżeli macie bardzo czyste niebo i macie jasny obiektyw, to możecie znaleźć na niebie jakąś bardzo jasną gwiazdę i wyostrzyć sobie manualnie na tą gwiazdę. Na aparacie macie z reguły lupkę, możecie sobie nacisnąć ten guzik lupy parę razy, żeby uzyskać powiększenie i wówczas wyostrzyć sobie delikatnie, obracając pierścieniem ostrzenia, tak żeby ten punkcik gwiazdy był idealnie jak najbardziej ostry. Druga metoda jest taka, z której ja na przykład skorzystałem wczoraj. Gdzieś tam w oddali daleko była jakaś wieś, w której świeciły się pojedyncze światła. Ja sobie wyostrzyłem na te światła również w trybie manualnym, podobnie jak na jakąś jasną gwiazdę. I później ten pierścień możecie sobie zablokować. Najlepiej zrobić to w ten sposób, żeby wziąć kawałek taśmy klejącej i przykleić sobie ten pierścień, żeby on się nie poruszał. Macie wyostrzoną nieskończoność i możecie sobie wtedy już kadrować. Jeśli chodzi o tryb manualny i ustawienia, no przysłona, dlatego jasny obiektyw wykorzystujemy, żeby mieć tą przysłonę w miarę mocno otwartą, czyli no ja strzelałem Canonem 16-35, więc przysłona u mnie została na 2,8. Jeżeli macie jaśniejszy obiektyw, no to możecie tą przysłonę również mieć otwartą na maksa, czyli nawet 1,4 będzie w porządku. Jeśli chodzi o ISO, no tutaj sporo zależy od tego, jak wasz aparat sobie będzie radził. Ja na Canonie 5D Mark IV strzelam w ISO 1600 lub 3200. Ten przedział 1600 do 3200 to są takie typowe wartości dla astrofotografii. I rzecz kolejna, bardzo ważna, to jest czas naświetlania. I teraz są dwie metody. Jeżeli chcecie, żeby wasze gwiazdy były ostre, żeby uzyskać ostre punkty, to musicie zastosować tak zwaną regułę 500. Reguła 500 mówi o tym, że czas naświetlania obliczamy sobie w taki sposób, że długość naszej ogniskowej, tu mówię o pełnej klatce, podstawiamy do takiego prostego równania, czyli 500 dzielimy na długość naszej ogniskowej. Czyli jeżeli ja na przykład mam ogniskową 25 mm dla uproszczenia, to 500 podzielone na
25, daje nam 20 i to jest mój czas naświetlania. To jest taki punkt wyjścia do tego, żeby sobie poprawnie ustawić czas naświetlania. Niektórzy mówią o regule 600, ja raczej stosuję tą regułę 500. Chodzi o to, żeby czas naświetlania był na tyle krótki, żeby nasze gwiazdy nie zaczęły zostawiać śladów, bo gwiazdy są w ruchu, więc jeżeli ten czas będzie zbyt długi, no to te gwiazdy zaczną się rozmazywać i zostawiać ślady w postaci tak zwanych star trails. I oczywiście taki efekt też możecie chcieć uzyskać, no ale wtedy musicie naświetlać odpowiednio długo. O tym, jak uzyskać star trailsy, opowiem Wam przy okazji innego odcinka. No i teraz, jak macie to już wszystko poustawiane, to kompozycja. Komponujemy dokładnie tak, no prawie jakbyśmy pisali muzykę. Dokładnie tak, jak w przypadku każdego innego zdjęcia, czyli warto mieć jakiś pierwszy plan, warto, żeby było coś interesującego na naszym zdjęciu. To może być drzewo, to może być nawet Wasza postać albo postać kolegi, który będzie stał nieruchomo przez ten czas naświetlania zdjęcia. Celujecie sobie oczywiście gdzieś w niebo i robicie zdjęcie próbne. I teraz na zdjęciu próbnym wyjdzie Wam, jak wygląda ekspozycja, tak? Jeżeli jest za jasno czy za ciemno, no to bawicie się parametrami typu ISO w pierwszej kolejności, tu bym sugerował. Czasu bym zbyt mocno nie przestawiał, z racji tego, że jeżeli zaczniecie go wydłużać, a jeżeli zdjęcie jest za ciemne, a zaczniecie wydłużać czas, to znowu pojawią się Wam star trailsy. Więc na to zwróciłbym uwagę. I w związku z tym raczej sugerowałbym podniesienie ISO, jeżeli Wasze zdjęcie jest zbyt ciemne. Jeszcze jedna rzecz, którą warto sobie ustawić, to temperatura barwowa. I tą temperaturę w kelwinach, ja ją zawsze sobie ustawiam manualnie, ustawiam jej wartość w kelwinach i tą wartość ustawiam w przedziale między 3500 do 4000 kelwinów, raczej w okolicach 4000 kelwinów. Potem jeszcze ewentualnie koryguję sobie te ustawienia w Lightroomie w postprodukcji. Dwie kolejne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę przy fotografowaniu gwiazd. Pierwsza rzecz jest taka, no musicie zadbać o to, żeby księżyc świecił jak najmniej, czyli żeby nie fotografować w pełni, bo wtedy księżyc da Wam na tyle dużo światła, że praktycznie będą niewidoczne gwiazdy. Oczywiście musicie trafić na bezchmurne niebo, no i im dalej odjedziecie od skupisk miejskich, które generują światło, generują tak zwany light pollution, to tym lepiej, tak? Jeżeli na przykład ja fotografuję gwiazdy w okolicach Warszawy, to Warszawa fantastycznie świeci i staram się w związku z tym strzelać w kierunku przeciwnym niż mam Warszawę. Chociaż tu w okolicach jest na tyle dużo miejscowości, że ta poświata od skupisk ludzkich będzie występowała właściwie wszędzie. Natomiast no, im dalej odjedziecie, oddalicie się od takich miejsc, tym lepiej. Bo chodzi o to, żeby Wasze niebo nie było zanieczyszczone właśnie światłem pochodzącym z skupisk ludzkich. Nawet niewielka wioska, słuchajcie, jeśli w niej się będą świecić światła, to taka wioska da Wam na zdjęciu taki efekt, że niestety, ale ten light pollution będzie widoczny, tak? Możecie jeszcze włączyć w aparacie, ja tego nie stosuję, robię to raczej w postprodukcji, możecie jeszcze włączyć w aparacie, szczególnie przy fotografowaniu star trailsów, czyli tych śladów gwiazd, ale tak jak powiedziałem o tym w innym odcinku, możecie jeszcze sobie włączyć redukcję szumów, tak? Redukcja szumów spowoduje, że już w aparacie przy zapisywaniu zdjęcia odpowiednie algorytmy zdejmą Wam szum, bo przy tych zdjęciach nocnych ze względu na wysokie, na podniesione ISO będzie występowało sporo szumu. Natomiast bądźcie świadomi tego, że im dłużej będzie naświetlane zdjęcie, tym dłużej będzie trwał zapis. Czyli jeżeli na przykład zdjęcie będzie naświetlane
5 minut, to aparat będzie zapisywał na kartę przy włączonym algorytmie, czy przy włączonej funkcji redukcji szumów, aparat będzie zapisywał na kartę zdjęcie tak samo mniej więcej długo, jak długo było ono naświetlane. Jeżeli macie ten swój pierwszy plan gdzieś zgubiony w ciemności na zasadzie drzewa, które rośnie gdzieś na jakiejś łące i jest ono za ciemne, no to możecie oczywiście wykorzystać tak zwane malowanie światłem, tak? Czyli wziąć latarkę, wziąć czołówkę i sobie to drzewo delikatnie w trakcie naświetlania przez kilka sekund omieść światłem z latarki i wówczas ono dostanie na tym pierwszym planie trochę ekstra światła i będzie bardziej widoczne. Można też wykonać dwie ekspozycje. Jedną ekspozycję taką, gdzie będzie dla Was kluczowe to, co się dzieje na niebie przy tych parametrach, o których mówiłem chwilę temu, a drugą ekspozycję wykonać na swój pierwszy plan, czyli na dół zdjęcia i wówczas ustawić typowe ustawienia dla takiego fotografowania krajobrazu, czyli możecie domknąć mocniej przysłonę do 7, do 8 i wówczas normalnie naświetlić sobie zdjęcie w taki sposób, żeby ten pierwszy plan był ładnie widoczny, a następnie w Photoshopie, wykorzystując różnego rodzaju techniki na warstwach, zrobić sobie połączenie tych dwóch ekspozycji, tak żeby i niebo, i pierwszy plan były poprawnie naświetlone. I to, moi drodzy, tyle, jeśli chodzi o fotografowanie gwiazd, jeśli chodzi o astrofotografię. Pamiętajcie, odpowiedni obiektyw, jasny, szybki obiektyw. Kadrujemy i tworzymy kompozycję tak samo jak w przypadku każdych innych zdjęć, czyli musimy mieć ten mocny punkt, pierwszy plan, no i później już dbamy o to, żeby mieć odpowiedni czas naświetlania i w związku z tym wykorzystujemy regułę 500. 500 dzielimy na długość naszej ogniskowej i wówczas to jest taki nasz punkt odniesienia, czyli 500 na przykład na te 20 mm to będziemy mieli 25-sekundowy czas naświetlania. ISO w przedziale 1600-3200, tak jak powiedziałem, manualne ostrzenie i powinniście uzyskać ładne, ostre, fajne zdjęcia z ostrymi gwiazdami. O tym, jak zrobić star trailsy, czyli ślady po gwiazdach, opowiem w innym odcinku. Tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, zostawcie kciuka, zasubskrybujcie, udostępnijcie ten film. I na koniec pytanie, jak Wy fotografujecie gwiazdy? Czy macie jakieś swoje specjalne triki, jeśli chodzi o fotografowanie gwiazd? Jeśli tak, to napiszcie w komentarzach, bardzo jestem tego ciekaw. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!